pewnej dziedzinie Państwa to też należą do tych, powiedzmy, tej dziedziny, na której się popieracie w swoich badaniach. Także nie czuję się zupełnie outsiderem tej społeczności i bardzo się cieszę, że jestem uczestnikiem. Proszę Państwa, to ja nie będę tutaj zbyt dużo mówił, tylko chciałbym powiedzieć ten wstępny sposób, że ja wszystkich Państwa jeszcze na tyle nie znam, żebym mógł od razu wymieniać tytuły osób preferujących i być może, że gdzieś się tam pomylę, to proszę mi wybaczyć na następnym, po prostu na następnej konferencji pewnie poprawię się, będę lepiej tutaj znał Państwa i lepiej prowadził sesję. Mamy dwa właściwie referaty, dosyć obszerne w czasie, około 25 minut, ale po tych referatach jest bardzo ważny punkt konferencji, to znaczy obiad. Jak wiecie Państwo, to jeszcze Jan Paweł II powiedział, że to jest niezwykle ważne, żeby się nie spóźniać na obiad. Ja dlatego bardzo proszę tych wszystkich, którzy będą tutaj referować, żeby nie przekraczać tych terminów, żeby ten obiad nie był zagrożony. Bardzo prawda. Politechnika lubelska, wybrane medale ciężkie, wysoko wyzytywowanym kurzu domowym z mieszkań zlokalizowanych w Mutinie. Proszę bardzo, będzie pani profesor. Ja tylko dodam, że pani profesor Dudzińska jest prorektorem do spraw nauki Politechniki Lubelskiej. Bardzo dziękuję pani profesorze za uzupełnienie. I chyba dlatego, panie przewodniczący, szanowni państwo, koledzy, chyba dlatego zostałam tutaj na tą szkołę zaproszona, ponieważ wystąpienie pod tym tytułem, tak jak opublikowane w materiałach w języku angielskim, jest takim cząstkowym wystąpieniem z naszych badań, typową pracą badawczą, którą w pierwszej chwili myślałam, że będziemy prezentować około 12 minut, jak to był zwyczaj na tych konferencjach na puste wystąpienia. Natomiast ponieważ zostałam poproszona o wystąpienie w tym dłuższej części, zatytułowane jeszcze Szkoła Inżynierii Środowiska. Czy to jest mówione? Pozwoliłam sobie, proszę Państwa, przygotować troszeczkę obszerniejszy wstęp, żeby się Państwo poczuli jak w szkole. Dlatego, że dlaczego by się tym urzędem, bo właściwie byłem zadeputowanym, jeszcze nie ma. Proszę Państwa, dzisiaj mamy piękną pogodę na zewnątrz, siedzimy w takim pomieszczeniu. Jeżeli pomyślimy o naszym dniu od poranka do następnego poranka, to proszę Państwa, większość czasu spędzamy nie w powietrzu atmosferycznym, którego zanieczyszczeniami wiele osób się zajmuje, ale spędzamy go w pomieszczeniu. Czy to będzie dom, czy to będzie szkoła, praca, biuro, nawet wnętrze samochodu. Podobnie jest niestety z naszym czasem wolnym, który też spędzamy w galerii handlowej, w fitness clubie, a nie na rowerze na zewnątrz, czy, no nie wiem, także w jakimś tam drugim galerowym restauracji. Te wszystkie rodzaje pomieszczeń zaliczamy do tak zwanego środowiska wewnętrznego, czyli pewnego rodzaju zakupionych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Jakość środowiska w tych pomieszczeniach zależy od bardzo wielu czynników. Tu pan profesor do termodynamiki nawiązywał, zależy nasze samopoczucie w tych pomieszczeniach od przede wszystkim czynników mikroklimatycznych, czyli nawet temperatury, jedynie dla wrażenia. No, temperatury wilgotności względnej, ruchu powietrza, hałasu, różnego rodzaju cząstek azotowych, czynników chemicznych, w tym nie wiem, czy możemy jakość powietrza zachwycić w epidemii sanitarnej, ponieważ tradycyjnie to były kwestie wody, jakości wody, ale biorąc pod uwagę, że to jest nasze naturalne środowisko, w jaki sposób ta jakość sanitarna wyrażona na przykład poprzez zanieczyszczenia mikrobiologiczne
też jest stąd. Proszę Państwa, zanieczyszczenia w tych pomieszczeniach pochodzą z pomieszczenia do tego, czyli z najróżniejszego rodzaju materiałów budowlanych i wykończeniowych, że tutaj mam napisane emisje, to są emisje, ale to jest także zwykłe ścieranie się niektórych materiałów. Z wyposażenia wnętrz, tkaniny, dywany, także sprzęt elektroniczny, do którego są dodawane substancje z grupy opóźniające palenie, wypalniaczy, które mogą być emitowane ze zbranego sprzętu do środowiska, z źródeł ognia, od naszych wirusińskich, czyli zwierząt domowych, a także ze źródeł osobowych, czyli od nas jako użytkowników tych pomieszczeń. Ja tutaj już aż tak głęboko w tą szkołę nie wchodziłam, ale jest taka fajna jednostka, która nazywa się OLW. To jest ilość zanieczyszczeń, jaką czysta, czyli osoba, która 0,7 kąpieli dziennie odbywa około nie na wysiłku fizycznego, tylko prowadzi jakąś działalność siedzącą, emituje. Jeżeli jest to osoba, która jest osobą na przykład palącą papierosy, nawet w danym momencie nie palącą, to my już odczuwamy 11 razy silniej, emituje 11 kąpieli. Proszę Państwa, oprócz tego jeszcze aktywność uczestników, nie tylko oczywiście ta aktywność fizyczna, ale wszelkiego rodzaju środki, które tej aktywności używamy, środki chemiczne, chemii do mówienia przykład, a także grupy laserowe, które tylko ozon, ale i cząstki zawieszone emitują. No i oczywiście, jeżeli jest większe zanieczyszczenie na zewnątrz, to mamy też wpływ powietrza zewnętrznego, jeżeli otworzymy systemy komunikacji. Te zanieczyszczenia występują w najróżniejszej formie. Oczywiście w formie azotnej, w postaci aerozoli, to jest to idealne stałe ciepły, i w postaci tego pyłu wysedymentowanego, czyli kurzu, to co już w jakiś sposób wcześniej czy później opadnie. W cząstkach aerozoli mogą występować różnego rodzaju substancje też biologiczne, bakteryjne, a na zawieszeniach mogą być zaabsorbowane różnego rodzaju substancje chemiczne. Proszę Państwa, o ile substancje, właściwie ilość cząstek często się bierze, to ten skład chemiczny cząstek czy zawieszonych, czy wysedymentowanych jest przedmiotem badań niedawnego czasu. Przede wszystkim, proszę Państwa, z dawnych lat badano w powietrzu wewnętrznym pewne substancje nieorganiczne, bardzo nieliczne, pochodzące ze spalania paliw z przemian metabolicznych, węgla, emisji, radon z materiałów budowlanych, rtęć, które już wyeliminowaliśmy z bardzo wielu źródeł, to jest termometry, ale w nowych osiedleniach nas sobie wprowadziliśmy. I lotne związki, związki organiczne należące do grupy lotnych, półlotnych, a także cząstek zawieszonych, cząstek zawieszonych, aerozolami. Proszę Państwa, dlaczego o tym mówimy i dlaczego prowadzimy badania? Dlatego, że powietrze wewnętrzne to jest to powietrze, które nie jest w żaden sposób środowisko wewnętrzne regulowane przez ministra pracy. Jeżeli człowiek przebywa w pracy, w zakładzie produkcyjnym jest narażony na hałas, na wibracje, na czynniki chemiczne, to istnieją do tego odpowiednie regulacje prawne, jakie te zanieczyszczenia mogą być, kiedy obowiązują nas środki ochrony indywidualnej. Natomiast jeśli chodzi o regulacje dotyczące środowiska wewnętrznego, to szereg bardziej są rozproszone, choć w wielu krajach już coraz więcej aktów się emituje. Światowa Organizacja Zdrowia w 2002 roku wydała dokument o prawie do czystego powietrza wewnętrznego, środowiska wewnętrznego, stwierdzając, że ma ono większy wpływ na zdrowie i samopoczucie niż powietrze środowisko zewnętrzne. Ze względu na czas przebywania i także niestety ze względu na to, że niektóre zanieczyszczenia występują w wyższych stężeniach. Dopiero niedawno, w 2010 roku, udało się ustalić, które substancje przede wszystkim powinny być w powietrzu mierzone, jakkolwiek nie pokuszono się o żadne poziomy dopuszczalne wartości. Tylko ma nam to regulować w naszych mieszkaniach. Tutaj są substancje z grupy ryzyka, które zwykle się określa przy jakim stężeniu, jakie ryzyko zachorowania występuje. W Polsce, proszę Państwa, mamy bardzo stary akt prawny Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996 roku, który regulował dopuszczalne stężenia i narażenia czynników szkodliwych wydzielanych właśnie przez materiały budowlane, elementy wyposażenia w
ludzi. Tam jest kilkadziesiąt substancji wymienionych. W 2008 roku miała być nowelizacja tego rozporządzenia, ale najpierw w komisji Federacji Europejskiej sprzeciwu, później były inne zatopowania. Ja co jakiś czas śledzę, teraz przed tą konferencją nie sprawdzałam, ale proszę Państwa, chyba tej nowelizacji, Panie Pośle, jeszcze nie było. W każdym bądź razie, a dlaczego to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje? Przede wszystkim dlatego, że na zanieczyszczenia w powietrzu wewnętrznym jesteśmy zarażeni drogą inhalacyjną, wiewną, drogą kontaktową, jeśli to gdzieś tam usiada na wzgórzu, kontaktową dermalną. Jest jeszcze jedno dodatkowe źródło dotyczące przede wszystkim dzieci, które więcej nawet niż 8 godzin mieszkania niż w ogóle przebywają. Mianowicie spożywanie pyłu wysedymentowanego. Dlatego ten kotek jest tutaj nieżeładny, tylko dlatego, że w ten sposób się bada narażenie dzieci. Potem też się turla łapek, że tak jak dziecko w ogóle wszystko bierze do uścisku. I proszę Państwa, wobec powyższego, jednym z takich elementów są cząstki pyłu, które mogą być w różnych źródłach z powietrza zewnętrznego, źródeł ognia z zwierząt domowych w powietrzu wewnętrznym. Bardzo różnym natężeniu, zależnie od tego, co się w tych pomieszczeniach znajduje. Światowa Organizacja Zdrowia, mówiąc, że jesteśmy bardziej narażeni na to powietrze wewnętrzne, miała na myśli też kraje trzeciego świata, to są otwarte koleniska, tak jak u nas, ale proszę Państwa, u nas też różnego rodzaju substancje mogą znaleźć. Materiały konferencyjne, właściwie tylko ta część prezentacji się znajduje, to znaczy fragment naszych badań dotyczących różnego rodzaju aerosoli i kurzu, związków chemicznych, które tam możemy znaleźć, nieorganicznych, nieorganicznych. Tutaj chciałam zaprezentować parę danych z mieszkań. Dodaliśmy to też w szkołach, różnego rodzaju innego typu pomieszczeń, z terenu Lublina, gdzie analizowaliśmy w kurzu domowym metale ciężkie i cytaczki metaloi. Proszę Państwa, przykładowo badane mieszkania pochodziły z różnego okresu. Umieszczenia na były w różnych miejscach Lublina, o różnym natężeniu ruchu, na różnej kondygnacji, tak różne wyposażenie wewnętrzne, tak aby można było prowadzić pewne porównania. Dla innych celów to dzieliliśmy kurz na pewne frakcje, dlatego że wizowały nas też korelacje z węglem organicznym tych substancji. Natomiast, proszę Państwa, to, co znajdowało się w wysedymentowanym tyle, czyli prostor kurzu domowych, to niestety trochę metali było, jak powiem, te najwyższe stężenia nie były osiągnięte. Znaczy, większe są metali organiczne w frakcjach tych mineralnych nałożonych z zewnątrz. Gdybyśmy spróbowali to zanalizować, proszę Państwa, tu Pan Profesor Siewak wspominał o związkach cenoorganicznych. Te związki były stosowane do różnych materiałów dobranych i w mieszkaniach z wielkiej płyty, i w mieszkaniach z lat 70. nie z wielkiej płyty, przynajmniej innego rodzaju fabrykatów. Do tej pory ta cyna jest, którą trudno było tam stwierdzić z innych źródeł. Jeśli chodzi o ołów, wydaje nam się, że nie ma już na cyny ołowiowej, że nie ma, proszę Państwa, materiałów dobranych, ale okazuje się, że to, co było kiedyś w budynku w dłuższy sposób, może jeszcze cyrkulować i się zawierać. Jakkolwiek najwięcej było to tam, gdzie były tereny bardziej przemysłowe, czyli tego powyższego też powietrza zewnętrznego, on pochodził. W naszych badaniach z Instytutem Fizyki Jądrowej z Tarnowa, gdzie badamy produkty przemiany jonowej na domu, stwierdziliśmy jeszcze pewne ciekawe zależności, dlatego że po prostu ołów jest jednym z produktów rozpadu na domu. Tutaj też właśnie najwyższe stężenia były w mieszkaniach wielkich płyty. Jeśli chodzi o chrom, bardzo ciekawe zależności wyszły też z frakcją organiczną, ale jeśli chodzi o procesy spalania, ścieranie, skórzane meble, czyli skóra, wioski chromu. Nie wyszło tam statystycznie, że jest tam więcej, gdzie więcej kobiet, gdzie więcej torebek, bo więcej swoich butów, ale pewne takie zależności cyn był bardziej związany z dużymi frakcjami mineralnymi, czyli po prostu pochodził przede wszystkim z powietrza zewnętrznego,
Także mieszkania położone w dzielnicy przemysłowej, czyli w rzeczywiście powietrze zewnętrzne. Karp potwierdził pośrednio, że jest dymem tytoniowym. Tutaj też te wyrażenia się były, jakie stężenia nie są, nie były wysokie. Proszę Państwa, zależnie od tego, ile mam czasu, żeby później zależy, podsumowując te badania empiryczne, możemy pewne zależności stwierdzić, mianowicie właśnie, które z tych metali są bardziej związkami metalu organicznymi używanymi gdzieś, które pochodzą z procesu spalania, w jaki sposób wiążą się skarcja, w których metali jest najwięcej, na szczęście tych takich bardziej mineralnych związanych z powietrzem zewnętrznym, dlatego że zarówno źródła wewnętrzne, jak i zewnętrzne były źródłem tych zanieczyszczeń prawdopodobnych, ponieważ to są metody termoizolacyjne. I wobec powyższego należałoby to monitorować. Mam jeszcze kilka, panie profesorze, bo zaczęliśmy później. A, 5 minut. Dlatego, że proszę Państwa, wracając do dalszej szkoły, bo to był fragment ma. Fragment, który akurat no, niespecjalnie może być przeważający z tego względu, że mieszkanie po prostu należy odkurzyć. Ale ciekawe jest to, że dość długo recyklują w tym powietrzu i kumulują się też w pyle substancje, lata wcześniej. Natomiast dlaczego to jest takie istotne? Ze względu na wpływ na nie tylko zdrowie, ale samopoczucie. W tej chwili mówi się o jakości środowiska wewnętrznego albo jakości w ogóle środowiska domowego wewnętrznego. I jest taka nowa, ciekawa jednostka, gdzie gdy ustala się przyczyny utraty nie tylko życia, ale przede wszystkim zdrowia, jakichś czynników zewnętrznych zagrożenia, mierzy się to jako DLI, jako utratę lat życia skorygowaną niepełnosprawnością. Czyli nie chodzi o to, że o ile krócej żyjemy, tylko o ile krócej żyjemy w pełni sprawy. Dlatego, że okres jakiejś niepełnosprawności, choroby, astmy, to jest już ten dyskomfort, utrata naszej sprawności. Wobec powyższego to jedno DLI to jest 1 PRO. I kiedy się te 67 czynników, to nie są moje badania, Państwo to widzą odnośnie do czasów 67 czynników ryzyka, 251 chorób i 21 regionów na świecie przeanalizuje, to dochodzimy do wniosku zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego, niezależnie nawet od papierosa, palenia papierosów dość wysoko się plasują, podobnie jak w środowisku zewnętrznym. To jest oczywiście, proszę Państwa, różne i w różny sposób wpływa na różne jednostki chorobowe, które tutaj przedstawiamy. Natomiast, tak jak mówię, w krajach, gdzie jest więcej otwartych źródeł ognia, to będzie też na przykład w Chinach, gdzie się różne rzeczy gotuje na ulicy, to będą przede wszystkim cząstki zawieszone w powietrzu wewnętrznym. W Polsce, proszę Państwa, mamy zupełnie inne czynniki ryzyka, ale jednak zanieczyszczenia w powietrzu wewnętrznym się plasują wyżej, jeśli chodzi o poziom niż w powietrzu atmosferycznym. Podobnie skład świata, ilość zgonów z powodu jakości środowiska zewnętrznego jest mniejsza niż ilość zgonów z powodu jakości środowiska wewnętrznego. Jeśli chodzi o jednostki chorobowe, czy różnego innego rodzaju przypadłości, to są to przede wszystkim choroby serca i górny dróg oddechowy. A głównym źródłem są jednak cząstki pochodzące z różnego rodzaju procesów palenia, mniejszych utratów, jeśli chodzi o powietrze wewnętrzne. Jakkolwiek, tak jak mówiłam, ostatnie badania dotyczą przede wszystkim nie samego radonu, ale produktów jego rozpadu, czyli ołowiu, który znów tam się pojawił. Może nie jest takie, aha, to jest taki przyczynek, o ile powietrze jest ważniejsze od wody, jeśli chodzi o związanie z chorobami. Natomiast, proszę Państwa, chciałam na zakończenie podać, pokazać jeden slajd, dlatego że chyba lat temu wewnętrzny zawsze mówiłam, że wiele to jest to, co 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 jest to, co
Trzęsty, wyemitowaliśmy wiele zanieczyszczeń emitowanych w powietrzu, przynajmniej tak z przemysłu tak się wydawało. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że kilka polskich miast jest niestety w strefie miast najgorzej w Europie zanieczyszczonych, jeśli chodzi o powietrze atmosferyczne, powietrze zewnętrzne. A jeśli popatrzymy na tą mapę, na której kraje Europy, nowej 26 krajów Unii Europejskiej, uszeregowano ze względu na deli, na ilość utraty komfortu życia rocznie, na 4 kwartały, niebieski jest najlepszy, to niestety jesteśmy w Polsce przechodem najgorszym. To jeśli chodzi o jakość powietrzną wewnętrznego. My oczywiście w domowie jest wielki, myślę, że wszyscy skorzystamy na nim. Ja przede wszystkim będę inaczej traktował nasze wydarzenie w domu. Nie będzie mnie to irytowało tak jak dotychczas. Także skorzystamy z tego. Myślę, że to jest. Proszę Państwa, przystępujemy do prostego do drugiego referatu. Ten drugi referat wygłosi pani profesor Lidia Dąbę, dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wszystkich. I zaawansowanego utleniania do usuwania fenoli i pochodnych z rozwoju wody. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, otworzyłem na takie wyjaśnienie. Owszem, jestem dziekanem, ale Wydziału Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej, jednostka, która powstała w 2012 roku. To świeże, świeże. Zmiana nazwy. Kurz, kurz. Zakurzy się. Szanowni Państwo, kończąc sesję tej Szkoły Inżynierii Środowiska, chciałam w swoim referacie poruszyć zagadnienie, które dotyczy usuwania, ograniczania migracji w środowisku, eliminowania pewnej grupy zanieczyszczeń, grupy związków organicznych, a mianowicie dotyczyć to będzie fenoli. Dlaczego takie zagadnienie? I tutaj chciałam powiedzieć, czy to będzie w oparciu o dane literaturowe, tak mi przekład literatury, jak i wyniki moich badań własnych. Proszę Państwa, jeśli mówimy o zagrożenia środowiska i konieczności ich ograniczania, to mówię dlatego, że jest to zagadnienie niezwykle ważne z punktu widzenia naszego życia. I ta tematyka jest niezwykle ważna, o czym świadczy no właśnie chociażby tutaj ilość literatur prezentowanych dotyczących tego zagadnienia na najbliższej konferencji. Musimy sobie uświadomić, że jest ogromna związków organicznych, które wykorzystujemy, stosujemy i wprowadzamy do środowiska, a co więcej, rokrocznie dzięki temu, że kiedyś Weller przełamał monopol tutaj przyrody na produkcję związków organicznych, w laboratoriach syntezowane jest co najmniej 2000 związków rocznie, że to połowa jest wdrażana do obrotu handlowego. A więc będzie nam tych związków po prostu przybywało, a teraz znowu z drugiej strony sytuacja taka, że jeśli stanowią one zagrożenie, no to musimy się z tym zmierzyć, usuwając to z tutaj ograniczając emisję i usuwając ze ścieków, eliminując obecność w powietrzu atmosferycznym. I teraz z całej tej grupy związków organicznych ja się skupię na fenolach i ich pochodnych, tam jest sposób omówić wszystkiego. Tak jak już powiedziałam, źródłem tych substancji są przede wszystkim, czy tej grupy związków są źródła antropogeniczne, tutaj prawda, przeróbka węgla, śliki z przemysłu chemicznego, petrochemicznego, farmaceutycznego, ale proszę Państwa, to również nie są źródła naturalne. W dymianku, w macierzance, w czopel, goździki, to wszystko są rośliny, które i
listy organicznych, w których ten fenol występuje, związki fenolu, i one się będą również w procesach biodegradacji polimerów tutaj nam pojawiały. Z czym mamy, proszę Państwa, do czynienia, jako że mówimy o szkole, to tak do przypomnienia i uświadomienia sobie, że proszę Państwa, mówimy o grupie substancji, które mają, prawda, ten pierścień benzynowy z grupą funkcyjną, jaką jest grupa hydroksylowa. I teraz podprowadzając pozostałe grupy funkcyjne, dajemy całą, otrzymujemy całą gamę substancji, ale co więcej, proszę Państwa, tutaj macie Państwo też przykłady fenoli naturalnych, musimy pamiętać o właściwościach chemicznych tej grupy związków, bo one się będą przekładały potem na możliwości usuwania, czy to w procesach, o których będę mówiła z opcji, czy też utlenienia. I cechą charakterystyczną tutaj dla fenoli jest ich kwasowość, ale pamiętajmy, że ona wynika z faktu, że występuje efekt mezomeryczny pomiędzy tymi niewiążącymi parami na tlenie, a pierścieniem, i elektronami pierścienia. I teraz obecność grup, podstawników, czy to są podstawniki aktywujące, czy dezaktywujące, czyli zwiększające, czy zmniejszające gęstość elektronową na pierścieniu, będzie się to przekładało potem na dalsze ich po prostu tutaj aktywność i reaktywność w szeregu reakcji chemicznych. I jak możemy zauważyć, na przykład fenol jest słabym kwasem, ale wprowadzenie już grupy nitrowej i nitropenol powoduje, że ta gęstość elektronowa jest mniejsza na pierścieniu, co oznacza, że zdolności tutaj kwasowe się nam zwiększają. I teraz jeszcze raz tutaj przypominam obszary zastosowań tej grupy substancji, a więc produkcja pestycydów, żywic, formaldehydowych, jest składnik barwników, lakierów, detergentów, również tutaj materiały przeciwkorozyjnych, no i preparaty do konserwacji drewna. Państwo mają właśnie podane te przykłady. I proszę Państwa, to co my bliżej znamy i kojarzymy, no to niedawno stosowany lizol jeszcze, prawda, powszechnie, no i niestety ksylamin, z którym wciąż mamy do czynienia i tu się akurat opisuje to w referat tutaj pani profesor Dudzińskiej, bo ten niestety jeszcze dosyć dużo budynków po prostu ksylamin zawiera. Muszę Państwu powiedzieć, że mam tu takie osobiste doświadczenia, kiedy były remonty środków unijnych, Politechniki Świętokrzyskiej, gdzie się pozbywaliśmy tego ksylaminu, to muszę Państwu powiedzieć, że ten specyficzny, charakterystyczny zapach, też często określany jako taki chemiczny, był wyczuwalny daleko poza budynkiem. Jak się tam funkcjonowali, to jakoś to takie było przyzwyczajenie. Jak zaczęto to ruszono te podłogi, no to po prostu zaczęło się mieć trudnie do wytrzymania, no tak to określić. Proszę Państwa, i teraz musimy się liczyć, znaczy występują tutaj niestety te fenole i tutaj chlorofenole w środowisku. Pracy profesora Dojewito pokazują, że mamy i w Wiśle, i w wodach Renu, i chociaż te wyniki są z 2006 roku, to dzisiaj niewiele się to zmieniło. Musimy pamiętać o tym, że jest to grupa substancji niezwykle toksycznych. Jeszcze do niedawna uważano, że fenol jest kancerogenny i mutagenny. W tej chwili się wycofano z tego. Niemniej jednak jest to substancja drażniąca, żrąca, natomiast już podstawniki zmieniają ten charakter. I tutaj jeszcze taką pewną ciekawostkę, bo może nie wszyscy z Państwa kojarzą, ale fenol był wykorzystywany podczas II wojny światowej w obozach koncentracyjnych. Tak zresztą zginął ojciec tutaj Maximilian Kolbe właśnie poprzez wstrzyknięcie mu fenolu. Wprowadzenie grup funkcyjnych do pierścienia może zmieniać te właściwości i tak grupa nitrowa czy grupa, czy chlorowiec wprowadzony zwiększa tutaj tą toksyczność, wręcz otrzymujemy substancję o charakterze już kancerogennym i mutagennym, natomiast grupy metylowe, grupy alkoksylowe, sulfonowe i jodowe obniżają tą toksyczność. I teraz wiadomo, że jeżeli musimy się pozbyć tego zagrożenia, się dysponujemy szerokim rozwiązań, które nam to pozwalają. Niemniej jednak
no niestety nie zawsze dają one całkowitą tutaj, charakteryzują się tą wysoką skutecznością i stąd, no zresztą zawsze poprawiamy efektywność, szuka się nowych rozwiązań i w odniesieniu do tej grupy związku, ta tutaj zarówno sorpcja, jak i utlenienie, ale z, tutaj głównie z wykorzystaniem tych metod pogłębionego utleniania, wydaje się takim być przyszłościowym rozwiązaniem. Tutaj bardzo dużo prac na ten temat się pojawia, co jest zresztą, proszę Państwa, zgodne z wykorzystaniem właśnie tych rozwiązań, z zaleceniami dyrektywy IPCC, czyli tego zintegrowanego zapobiegania i ograniczania emisji zanieczyszczeń z przemysłu, która to wprowadziła do konieczne stosowania tych najlepszych dostępnych technik. I tam w tych materiałach, w tych tak zwanych brefach, w odniesieniu do ścieków, na przykład włókienniczych, farbiarskich czy poligraficznych, gdzie tego, tak, te grupy związków występują, o których mówię, zaleca się wprost właśnie łączenie tutaj metod fizycznych, biologicznych z wykorzystaniem również adsorpcji na węglu aktywnym i oczyszczaniu przy użyciu tutaj rodników, przy czym nie tylko rodników hydroksylowych. I teraz jakbyśmy prześledzili strategię wyboru, też tutaj właśnie te metody zaawansowanego utleniania są wykorzystywane. To zresztą o czym mówił pan profesor. I teraz proszę Państwa, jeśli chodzi o sorpcję na węglu aktywnym, no to dzisiaj na pewno jest to sorbent, który znajduje najszersze zastosowanie z uwagi na tą swoją specyfikę. Produkcja rośnie, jak Państwo tutaj na portu Roskim, przewidywane wykorzystanie sięga prawie 1,4 miliona tony, oczywiście w różnych obszarach, w tym również do oczyszczania ścieków. Ta specyfika wynika z charakterystycznej budowy węgli aktywnych, ukształtowanej poprzez mikrokrystality, takie nieregularne, które tworzą się na etapie karbonizacji i aktywacji materiału wyjściowego i dzięki temu wewnętrznemu systemowi porów uzyskujemy określoną strukturę porowatą, która jest odpowiedzialna właśnie za wiązanie i za procesy sorpcji, a drugim tym czynnikiem jest chemiczna budowa powierzchni, a więc wykształcone na powierzchni węgla. Przepraszam bardzo, ale po prostu jakoś nie mogę trafić wskaźnik, bo przewijam. Wykształcona na powierzchni węgla ta grupy funkcyjne, które tworzą nam się w trakcie obróbki materiału wyjściowego, które są charakterystyczne, prawda? Zależą od tego, z czego ten węgiel otrzymujemy, aczkolwiek, proszę Państwa, mamy tutaj szeroką możliwość modyfikowania powierzchni węgla aktywnego poprzez obróbkę, czy to termiczną, czy chemiczną. I w trakcie obróbki termicznej, tak jak tu Państwo mają pokazane na rysunku, porządkuje nam się ta struktura wewnętrzna, a jednocześnie następuje zanik kwasowy grup funkcyjnych, do których zaliczamy grupy karboksylowe, fenolowe, karbonylowe, a zwiększa się stężenie grup zasadowych, co ma istotne znaczenie właśnie na etapie sorpcji. I teraz, jeśli byśmy przeszli już do przydatności sorpcji na węglu aktywnym w odniesieniu do tej grupy związków, to mogę powiedzieć tak, że jest to jedna z najlepiej przebadanych grup. I prac na ten temat jest bardzo dużo. I powstają i w ośrodkach zagranicznych, i u nas bardzo dużo osób się tym zajmuje. Ale jakbyśmy tak chcieli podsumować te wyniki badań, to na dobrą sprawę można powiedzieć tak, nie ma jednego spójnego mechanizmu. Z prac tych, można powiedzieć, zasadniczo wynikają takie przesłanki, że wiązanie, skuteczność i wiązanie tej grupy związków organicznych, tej fenoli i ich owoce na powierzchni jest wynikiem oddziaływań pomiędzy elektronami pi znajdującymi się na powierzchni węgla, a elektronami pierścienia aromatycznego. Stąd, jak Państwo widzą, to co mówiłam na początku, obecność tych grup funkcyjnych na powierzchni, prawda? I wpływ na gęstość elektronową, wzrost bądź też obrót zmniejszenie gęstości elektronowej będzie skutkowało tutaj
później efektywnością i wielkością tej sorpcji. I tutaj mówimy o tych donorowo-akceptorowych takich oddziaływaniach, otworzeniu się kompleksów, czy tutaj, gdzie powierzchnia węgla jest donorem elektronów, a pierścień jest tym akceptorem elektronów. Ale tak nie do końca w gruncie rzeczy, bo też są inne zdania, że tak jak to, co mówiłam przedtem, wskazywałoby na właściwie większość oddziaływania chemiczne, nawiązanie chemiczne. Też nie do końca, bo są również prace pokazujące, że patrzy się na konsorpcję jako na sorpcję fizyczną i dopiero po zaabsorbowaniu, w obecności tlenu, dochodzi do przemian na powierzchni i powstają nam wiązania, właściwie mówimy wtedy o chemisorpcji. Tu dla przykładu te tlenie odpowiadają pozycjom literaturowym zamieszczonym w referacie. Tylko zwracam uwagę, no właśnie pani, praca pani profesor Lorency Grabowskiej dotyczącej wpływu tutaj grup funkcyjnych pokazują, że w przypadku grupy nitrowej wprowadzonej do fenolu zwiększa się ta interakcja i zdecydowanie zdolność absorpcyjna rosła. Jak popatrzymy, proszę Państwa, na wpływ grup alkilowych zmniejszających konwersję, jednocześnie wpływających na rozpuszczalność tej grupy związków, to tu Państwo mają wyniki pokazujące, że obecność tych grup zdecydowanie zmniejsza zdolność absorpcyjną. Tutaj ta absorpcja jest niższa w porównaniu do wyjściowego fenolu. Natomiast jak popatrzylibyśmy z punktu widzenia budowy chemicznej powierzchni węgla, to na przykładzie tu przedstawionym, proszę Państwa, wyniku, gdzie mamy węgle o stosunkowo porównywalnej powierzchni właściwej, ale różniące się grupami funkcyjnymi występującymi na powierzchni. I tak, grupy, które zakwalifikowane są jako grupy kwasowe, one w trakcie obróbki termicznej w atmosferze bezdynowej są uwalniane w postaci dwutlenku węgla, to dwa te węgle, prawda, tutaj mają zdecydowanie więcej, natomiast tutaj te dwie pozycje mają więcej grup o charakterze zasadowym i jak możemy później zobaczyć na tutaj spojrzymy na rysunek, to zdecydowanie te węgle, które mają więcej zasadowych grup funkcyjnych, sorbują lepiej fenole, czyli bo tutaj te centra zasadowe są istotne z punktu widzenia zdolności sorbcyjnej. Jeżeli teraz weźmiemy z tej samej pracy, tutaj są te wyniki, węgiel, który charakteryzował się tymi najlepszymi zdolnościami sorbcyjnymi, i to jest tutaj ten wynik. I poddamy go obróbce utleniającej, zmieniając charakter powierzchni w stronę większej ilości grup o charakterze kwaśnym, natychmiast po prostu ta sorpcja nam spada. I odwrotnie, jeśli tak wygrzewając będziemy, prawda, usuwać grupy kwasowe, ta sorpcja nam rośnie, ale też trzeba pamiętać, że ta obróbka nie może być nieskończona, bo w pewnym momencie następuje, przechodzimy już do struktury prawidłu i w tym momencie już po prostu te zdolności sorpcyjne są żadne i to jest nieprzydatne. Tutaj również prace profesora Winiaka pokazują, że jakakolwiek, choćby najmniejsza obróbka tutaj powodująca wzrost kwasowości powierzchni, natychmiast nam obniża tą zdolność sorpcyjną, bo akurat przykład na paraklorofenolu. Proszę Państwa, i teraz można powiedzieć tak, z przeglądu literaturowego, badań własnych w naszym ośrodku. Możemy powiedzieć tak, sorpcja absolutnie tak nadaje się do usuwania. Tylko tak jak każde rozwiązanie ma swoje ograniczenia. Tak? To są koszty, to jest problem zużytych węgli aktywnych. Nie jest to rozwiązanie na, zapewniające nam, prawda, tylko tutaj zów. W związku z tym analizuje się inne podejście, zresztą to się wpisuje w to, co tutaj mówił przed chwileczką pan profesor Miksz, też mamy inne możliwe rozwiązania i takim rozwiązaniem, które w odniesieniu do fenoli i ich pochodnych się sprawdza, to są oczywiście procesy tego pogłębionego utleniania. Przy czym, no ja już tutaj pominę ten cały wstęp, który miałam przygotowany, bo
pan profesor tu już powiedział, mamy rolnik drocelowy o bardzo wysokim potencjale utleniającym. Przejdę już tutaj do etoli, proszę Państwa. Otóż może jeszcze wrócę właśnie jakby mechanizm dokładny tych reakcji utleniania wciąż jest badany. Można powiedzieć tak, że jednym z rozwiązań jest reakcja pomiędzy tutaj rolnikiem hydroksylowym a związkiem organicznym poprzez odszczepienie wodoru i powstaje na rolnik tutaj węglowodorowy, który dalej ulega, prawda, przemianom z utworzeniem produktu końcowego, albo może być też, proszę Państwa, addycja rolników hydroksylowych do nienasyconych wiązań alkenów i alkinów, i taki mechanizm jest najprawdopodobniej właśnie przypisany i to zachodzi dla omawianej grupy związków, ale może być również, proszę Państwa, i przeniesienie elektronu ze związku organicznego i powstają nam takie papiolorodniki. To też jest jeden z mechanizmów, który jest analizowany. Proszę Państwa, jeżeli byśmy teraz popatrzyli na podatność rozkładu tlenienia poszczególnych grup związków, to tu Państwo mają podany przykład rozkładu, szybkości rozkładu fenolu. To jest tam, krzywa, tak? W warunkach reakcji Pentona. A tu mamy trezorę i widać, to jest od góry idący. To będzie orto trezor, to jest para i dobrze patrzę, to będzie, to jest metatrezor, paratrezor i ortotrezor. A więc budowa w tych samych warunkach oczywiście, tak? Czyli budowa, jak widzimy, ma istotne znaczenie na, jeśli chodzi o podatność na to utlenianie. Jedna z nielicznych prac, która pokazuje, proszę Państwa, przemiany tutaj i rozkład fenolu ze wskazaniem na powstawanie tych produktów pośrednich rozkładu. To jest to, co w przypadku tych metod pogłębionego utleniania jest niezwykle ważne, co sprawia, że trudno jest właściwie wyliczyć zapotrzebowanie na utleniacz, bo my nie wiemy, co w trakcie, jak przebiega ta reakcja, przez jakie etapy pośrednie i jakie produkty nam się tworzą. Tutaj Państwo mają przykład akurat wyników badań pokazujących rozkład fenolu, akurat nie w reakcji Pentona, tylko z wykorzystaniem mieszaniny ozonu i natlenku wodoru. Najkorzystniejszy rozkład jest wtedy, kiedy mamy reakcję właśnie, jest ozon, natlenek wodoru i promieniowanie UV. Tak, tutaj najszybciej zachodzi i dla tego przypadku, proszę zobaczcie Państwo, jest pokazane, jak tworzą się produkty, jakie tworzą się produkty pośrednie. Spada nam stężenie, tutaj zmniejsza się stężenie fenolu, ale w to miejsce pojawia się benzofinon, pirometyfina, hydrofinon, a więc produkty pośrednie. I oczywiście, że dobierając warunki możemy całkowicie rozłożyć, prawda, ale nie o to chodzi. Tylko w tych najczęściej w warunkach reakcji, takie, a tu jest jeszcze właśnie też znak pokazujący właśnie, jak to przebiega, jak się najprawdopodobniej następuje rozkład samego pierścienia aromatycznego. I to, co proszę Państwa jest ważne, to jednak najczęściej nie otrzymujemy całkowitego rozkładu, tylko część substancji pozostaje nierozłożona. Już kończę. Panie profesorze, co oznacza, proszę Państwa, no, że znowu, prawda, to podejście daje nam pewne rozwiązania, ale ma swoje ograniczenia. I stąd ostatnio pojawiły się takie prace i są prowadzone badania nad połączeniem sorpcji i utlenienia. Okazuje się, że węgiel aktywny świetnie katalizuje reakcję rozkładu natlenku wodoru, a jeśli tak, to można, że tak powiem, na powierzchni węgla sorbować, właściwie zatężać substancje i jednocześnie powodować ich rozkład, ich utlenianie. I okazuje się, że jest to takie połączenie tych procesów jest korzystne. Rozumiem, panie profesorze, że ma. I